Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew Wild Run. Moi drodzy, jesteśmy właśnie w PvP i będziemy teraz wybierać zawody. Mam nadzieję, że mnie z gry nie wywali. Zobaczymy, co się stanie, bo z podstawki mnie zawsze wywala. Zobaczymy, jak będzie w dodatku. Wyczyn, wyścig, górskie stany. To jest po prostu PvP. Dziwnie mrugają te motocykle. Czy ja miałam możliwość wyboru jakiegokolwiek pojazdu? Nie wiem. Po prostu się ścigajmy. Czym ja będę się ścigał? Motocykle. To może być ciekawe. No dobra, zobaczymy, zobaczymy. Widok oczywiście z klatki piersiowej albo kasku. Oh yeah. Wow! Ktoś poleciał całkowicie w murek. Ja dziękuję. Ale wow, jak to wygląda. Gonimy by tam jakiegoś typa w ogóle. Motocykle są przegięte w tej grze. No to jest coś niesamowitego. Aj, aj, aj. Gonimy wujka.pl. Nie wiem, czy to wujek Bohun. No, chyba nie. Ojej. Ej, zajebiste. Wow! Trzeba uważać, jest ciężko. Widzę, że konkurencja jest naprawdę na wysokim poziomie, ale trzeba jakoś dać radę. Nitro! Wow! Oberwałem tam z tyłu. Wow! Wyleciałem! Ale ktoś tam ładnie z przodu jedzie, naprawdę tak równiutko tu się rozbijają. Ja dziękuję, o co chodzi? Ktoś tam mnie goni, Jezus, lepiej nie patrzeć do tyłu. Czy tu jest strumień aerodynamiczny? Ciężko powiedzieć. Ja naprawdę nie ogarniam. Okej, przeżyłem, nie wiem jak, ale Wallride się udał. Ale chyba nie są zbyt opłacalne, bo widzicie, że jak się jedzie równiutko, to idzie to znacznie lepiej. Ktoś tam z przodu naprawdę nieźle pogina. Już musiał... Okej. Okay. Musiał naprawdę nieźle stuningować. Albo nie wiem, co zrobić. Po prostu jest niezły. Dużo jeździł czy coś. Problem z połączeniem. Co się dzieje? 5, 4, 3, 2, 1, go. Okej, okay, udało się. Ktoś opuścił grę. No dobra, podziałało na razie dobrze. Kiedyś w to w The Crew podstawce też działało. Później już tak samo. Kiepsko, ludzie, kiepsko, naprawdę nie fajnie. Tam ci się ścigają, zobaczcie. Dosłownie koło przy kole. A ja co? Jestem przedostatni w tym momencie. Może cię gdzieś tam jeszcze rozbiją, nie wiem, pospychają między sobą, ale zajebiste to jest. No możesz, nie wiem, z kimś tam jechać łeb w łeb dosłownie. I widzicie, że to jest dużo ciekawsza rywalizacja, no bo przyspieszenie jest tutaj znacznie lepsze w tych motocyklach i rzeczywiście, no po prostu lata się nad tym asfaltem, no nie? Dobra, ja spróbuję troszeczkę tym tylnym kołem hamować bardziej. A może powinienem obydwoma tymi hamulcami hamować, bo nie wiem, jak to jest tutaj rozwiązane w tej grze. W każdym razie trzy paki bez stresu się osiąga wersją wyczynową tego motocykla. Kawasaki Ninja konkretnie, ojej. Próbowałem dwoma hamulcami, ale zahamował tak ostro, że straciłem strasznie dużo prędkości. A tu trzeba te brać zakręty po prostu tak na spokojnie i wtedy się, z tego co widzę, sporo zyskuje. Ale nie wiem, czy ich dogonię. Oni są tak naprawdę daleko, może na mapce tego nie widać, ale ta mapka jest teraz, nie wiem jak było właściwie w podstawce, zapomniałem. Ale więcej na niej widać teraz zdecydowanie. Ona jest trójwymiarowa. Zupełnie jak w GTA 5. Kojarzycie? Ale super jest to pochylanie. No to jest zajebista sprawa. Gonię tych typów, ale nie wiem, czy ich dogonię. Dostałem w ogóle ten motocykl. To nie jest mój motocykl. On jest tunigowany na maksa już. 1299 punktów ma. Więc tak wygląda tutaj PvP. Że dostajemy chyba pojazdy od razu, takie o, po prostu takie, nie? 322 km na godzinę prędkości maksymalnej.
Wow, niesamowite. Kojarzycie ten początek? No to było niesamowite. No kurde, takie ściganie się łeb w łeb z kimś, świetne. W ogóle ten jeden koleś, który mnie wyprzedził, wyprzedził też tego wujka.pl, więc musiał jechać naprawdę dobrze. Jak widzieliście, ten wujek jechał równiusieńko, ciężko było go dogonić, a ja jechałem jak ostatni lucek. Naprawdę. Nie jestem zadowolony z tej jazdy, ale w sumie nie mam się co obwiniać, że są moje pierwsze jazdy motocyklem i tak to tutaj wygląda. PVP tak wygląda sobie, o. Wygrałem coś, premia do hamowania, wirnik. I to będzie część do... Nissana? Nie, lepiej to wyślę do KG. Whatever. 13 tysięcy baksów, dziękuję, zajebiście. O to chodzi. Czyli w PVP znowu można bardzo dużo kasy wygrywać. Znaczy bardzo dużo, po prostu dużo, no. Mam nadzieję, że właśnie ten dodatek będzie wcielony do podstawki. Ciekawe, jak to tutaj twórcy rozwiążą. Czy to będzie coś zupełnie oddzielnego, czy The Crew podstawka i dodatek będą jakby ze sobą scalone? Nie jestem pewny. Dobra, mamy tutaj... Tak, wyścig, korona i przepychanka. Wyścig, oho, wyczynowe, tor. Tu nic więcej nie mogę wybrać. Ulica. No powiedzmy, że te zawody. Aha. Kolizja? Niech będą sobie kolizje. Ruch uliczny też niech będzie. Tutaj pewnie te pojazdy dostajemy na maksa za każdym razem, z tego względu, że jest to beta i twórcy dają nam możliwość przetestowania tych wszystkich samochodów na maksa, czy pojazdów, bo tu przecież mieliśmy do czynienia przed chwilą z motocyklem, który był po prostu bardzo szybki, no. 6 punktów mam w tej sesji, no i zobaczymy, co wylosujemy. Dwóch graczy wybrało ulicę, ciekawe jaki pojazd da nam na ulicę. Więc będzie albo wyczyn, albo ulica, uwaga! Ach, wyczyn znowu. I... będziemy jechać... nawet nie wiem czym, chyba też motocyklami, ale to nic. Motocykle są świetne. Ach. Bez kitu. Okej. Wygrali wyścig. Nie wiem, czy motocykle, czy nie, ale podejrzewam, że tak. Nie. Teraz będziemy ścigać się... O Jezu, Viperami. Viper GTS. Yeah, SRT Viper GTS. To jest wersja wyczynowa, o Jezus. Efekt prędkości wygląda teraz troszeczkę lepiej z tego względu, że asfalt jest troszeczkę bardziej szczegółowy. Są te kałuże, no nie? I wydaje nam się, że jakby lepiej wygląda ten motion blur. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. Bardzo, bardzo dynamicznie jest teraz, zdecydowanie. Ale dobra, skupmy się na jeździe. Może uda się. Ja jakoś tutaj fajnie się jeździ tym samochodem. Nie rzuca jakoś specjalnie. Mimo, że jest to muscle car i samochód z napędem na tył i z bardzo dużą mocą i z niemałą wagą, to jednak prowadzi się spoko, naprawdę, bardzo fajnie się nim jeździ. Wow, nawet wysunąłem się na prowadzenie, no nieprawdopodobne. I troszeczkę źle biorę te zakręty, ale jakoś jadę do przodu. W każdym razie mam najtrudniejszy poziom bez wspomagaczy, więc i tak jestem najlepszy. No nie, no radzę sobie, jakoś sobie radzę nawet. Dobra, i tu jest dosyć ostro. Ale kurczę, naprawdę bardzo fajnie się prowadzi ten samochód. Ja nie wiem, czemu ci z tyłu tak odstają. Przecież on fajnie zbiera te wszystkie zakręty. Naprawdę, nie zarzuca, nic się nie dzieje. Zupełnie jak nie muscle car, zupełnie nie jak samochód wyczynowy, zupełnie nie jak auto stuningowane na maksa. Być może części zamontowane w nim są w 100% na prowadzenie. Na przyczepność chyba, to jest na przyczepność, nie na prowadzenie. Jeśli tak, no to kurde, zajebioza. Dobra, to będzie zaraz ostry zakręt, nie mogę się tutaj dać, bo ktoś mnie już tutaj dogania. Wow, wow. Była tam mała kraksa, to znaczy u niego, bo u mnie tej kraksy nie było, ale to pewnie lagiem go załatwiłem.
Ciekawe, czy działa tutaj tunel aerodynamiczny, ostry zakręt. Oj, koleżka poleci chyba w krzaki. Nie, jednak się wybronił. Dobra, jedziemy w tunelu. Czy ten tunel działa tutaj w końcu, czy nie? Coś tam działa, doganiam go. Meta przed tobą. O nie, to niedobrze. Dawaj, go tunelem załatwimy. Dawaj, Lucek. O! Dobry gracz, dobry. Ale, kurczę już. Ach. Ładnie mnie wyprzedził pod koniec, ale fajnie jeździł. Kurczę, naprawdę ten Viper świetnie się prowadził, bez kitu. Jak będziecie mieli już ten dodatek, to polecam go. Kurczę, naprawdę zajebiście się nim jechało. Wszystkie te zakręty zżerał elegancko. No i dojechaliśmy sobie. Ten dyfuzor troszeczkę chyba za duży z tyłu, co? Ale na pewno można go jakoś wymienić. Chociaż z drugiej strony, niech sobie będzie taki. Bardzo fajnie mi się nim jeździło i naprawdę złego słowa o tym samochodzie powiedzieć nie mogę. I nawet narzekać na wygląd też nie ma co. Zobaczcie, PVP działa bez problemu w dodatku u mnie. Mam taki sam internet, jaki miałem na podstawce, więc ciekawe, czy twórcy naprawili wszystkie te problemy z grą. Na razie nie miałem żadnego crasha ani nic w tym rodzaju, więc... O? Ktoś tutaj... O co chodzi? Co to za kasa? Nie wiem. Wygrałem 23 tysiące baksów. To jest sporo. Ktoś tam wygrał chyba 137 tysięcy? Czy ja dobrze widziałem? O co tam chodzi? Nie wiem. Ale chyba za pokonanie czyjegoś czasu jest taka kasa. Byłoby fajnie, ale nie jestem pewny. No ciężko mi tutaj zgadnąć, tak? Dobra. Powrót do poczekalni. No i nie ma tutaj tak naprawdę zbyt wielu trybów. Teraz może wybrałbym sobie tą ulicę i na ulicę jaki samochód mógłby być? Chociaż w zasadzie moglibyśmy wziąć coś na tor. Torowych jeszcze. Torowe... Co tam może być torowe? Bo ja byłem u dealera samochodowego i było tam Ferrari Speciale, był właśnie ten Viper, był Hammer. Hammer ciekawy, jakby wyglądał na Monster. Jak w Monsterze by wyglądał, ale w sumie te samochody monsterowe, one wyglądają... Teraz wam powiem tylko tutaj wszystko. O! Monster! Bierzemy to. Świetnie. Korona. Wow. Te samochody monsterowe, one wyglądają po prostu tak jak samochody na przykład rajdowe. Tylko, że mają dodane takie wielkie zawieszenie i ważą 2 tony i mają ponad 1000 koni albo 1000 koni. Mechanicznych oczywiście. Zaraz zaczynamy. Okej, okay, i losuję teraz. No oby wylosowało te monstery. Kurde. Nie, no czemu? Ale dobra, w sumie ulicą jeszcze nie jeździliśmy. Ulicznymi pojazdami. Ciekawe, jaki tutaj nam wybrali. Aha! Subaru BRZ. No to ciekawe. Też fajny samochodzik. Nie mylić z Toyotą 86, GT 86. No to są te same samochody. Dobra. Jedziemy Subaru BRZ z silnikiem Boxer, z chyba jakimś fajnym pakietem wizualnym, ale może i nie. Wersje uliczne tak naprawdę, chociaż nie wszystkie samochody, ale mają bardzo, bardzo podobny wygląd. Znaczy podobny, bardzo podobny do stokowych samochodów, ale na przykład Cadillac, którego ostatnio tuningowałem, no już był taki hardkorowy, prawda? Dobra. O, ale się rozbił. Ojejku. Gonimy tego z przodu. No ładnie daje. To Toyota, chciałem powiedzieć. Subaru. Bardzo ładny model zresztą. Podoba mi się. Fajnie, że dodali ten samochód do The Crew. Fajnie brzmi w sumie. Dobra, gonimy. Nie wiem, czy go dogonię. Koleś naprawdę dobrze jeździ. Ma ogarniętą grę chyba już tak konkretnie. Musiał dużo w niej spędzić czasu, albo po prostu teraz gra sobie w betę i już. Ale jest dobry naprawdę, ciężko go dogonić. Chociaż ja też jakiś tam super w The Crew nie jestem, jeśli chodzi o jazdę. Ale staram się, no staram się. Dużo jeździłem tymi muscle carami, którymi naprawdę ciężko się jeździ, a szczególnie Charger MRT. To jest pomyłka ścigać się w ogóle tamtym samochodem, ale wygrać nim to jest taka satysfakcja. To jest jak, nie wiem, w ogóle jest inna jazda z tym samochodem. On w ogóle wyrwany z jakiejś innej gry.
z jakiejś gry o driftach. Nie da się normalnie w prostej linii jechać tym autem. O, koleżko! Ja też tutaj się zabiłem, ale uratowałem ci dupsko dzięki temu, co? I co, będziesz teraz ssał za mną tunel, ej! No! Ale chamidło! Skumajcie, mogłem cię zostawić na tamtym rogu samego. Kurde, co za dziadzina. I znowu przed całą metą mnie załatwił cwaniaczek. Ech, dobra, ale może jeszcze tunel złapię. Może jeszcze coś z tego będzie. Słuchajcie. Wow! I na razie, koleżko, złapałem tunel, dostałem nitro i załatwiony typek. Nieźle. No, daje radę ta Toyota, znaczy Subaru, BRZ. Ojej, można zrobić to Subaru także na drift. Widziałem, że jest taka opcja, jak właśnie byłem w dealerze samochodowym. Wow, po prostu wow. Fajnie to wygląda, naprawdę. No, ale zobaczymy. Jak wyjdzie ten dodatek, jak już to będzie chodziło, czy rzeczywiście naprawią nam The Crew? Nie wiem, ale dodatek jest jak na razie spoko. No i też ciekawa sprawa, bo jeśli dodatek będzie działał autonomicznie, ile dostałem? 10 tysięcy? Mało. Za wygraną? Ej. Jeśli dodatek będzie działał autonomicznie, no to ja nie będę miał wszystkich swoich samochodów i tak dalej, tylko będę musiał wszystko zdobywać od nowa, to by mi się raczej nie podobało. No ale zobaczymy, tak? To jest na razie beta, nie wiadomo co twórcy dla nas przyszykowali, to na pewno nie jest wszystko, co tutaj w becie zobaczymy, bo pamiętamy, że w becie The Crew zobaczyliśmy tylko namiastkę tego, co zobaczyliśmy później w pełnej wersji, więc myślę, że jest na co czekać tym razem. No nic, moi drodzy, będziemy sobie już kończyć PvP. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną, trzymajcie się, na razie, pa pa.